Kiedy zaczniesz w końcu wrzucać content na YouTube'a? Naprawdę? Wydawało mi się, że wrzucam codziennie, ale może mi się tylko wydawało. Czasami tak mam, że zastanawiam się, czy jestem streamerem, czy może zamknęli mnie w oddziale dla nieogarniętych i walę ścianą codziennie w głowę i mówię: dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, tak naprawdę nikt na mnie nie patrzy, tylko działowa, znaczy salowa, od czasu do czasu. Więc wydawało mi się, że wrzucam, ale różnie to bywa. Dobra, zobaczmy, o co chodzi z tym hatfu, bo ja jestem boomerem i nie ogarniam najwyraźniej, o co chodzi. I może oni mi wyjaśnią to ludzkimi słowami, ludzkim językiem. Pójść tak jak hołk tła, czyli po polsku przetłumaczone hatfu, hołk tła. Hołk tła. Nie wiem, czy wiecie, stało się to... To jest taki zapis, to hołk tła, który wynika z języka angielskiego, bo oni... To chyba chodzi o to... Nie? Dobrze mówię? Tego się nie da się dobrze opisać. Natomiast my w języku polskim to jest takie... To już dawno ma swój opis, nie? Czyli hatfu, to każdy doskonale wie, o co chodzi. Więc przynajmniej jeżeli chodzi o zapis, no to Amerykanie są daleko, daleko za nami. W tej chwili memem to jest dziewczyna, która daje wywiad kolesiowi. To jest coś, co mógłby mieć w swoich nagraniach Robert Pasut. To jest wywiad na ulicy z jakąś dziewczyną, która jest w imprezowym stanie i która po prostu, gość się jej pyta... Ja w ogóle, jak pierwszy raz to zobaczyłem, to hak tła, to myślałem, że to jest jakieś nawiązanie do Amerykanów natywnych, w sensie Indian. Tak czy inaczej, myślałem, że to jest jakieś nawiązanie do Tomahawku, czyli do tej siekierki takiej. Tomahawk. Ty myślałeś, że to jakiś piłkarz? Aha, rdzenny. No za dużo po angielsku słucham rzeczy, natywny. No, więc myślałem, że to jest właśnie jakoś związane i mówię, kurde, ta whatever. To przyswojenie kulturowe, o którym też Amerykanie mówią często. Czyli cultural appropriation. To mi się wydawało, że to jest, na tym polega problem. Kompletnie mi się to nie skojarzyło z hatfu. Więc Indianin jest pejoratywny? Naprawdę? Jezu, kiedy to się stało pejoratywne? No dobra, ale posłuchajmy dalej. Geneza tego jest totalnie niesamowita. Co można zrobić takiego, żeby facet oszalał? I ona mówi, you can just go hog tua and spit on the thing. Czyli żeby napluć na pęż. Ja już trochę wiedziałem, bo żeście mi to tak naprowadziliście mnie na ten ślad od dawna. Tak, tak, tu. Chodzi o czynność związaną z seksem oralnym. Natomiast kompletnie bym się nie spodziewał, że opluwanie końcówki jest w jakiś sposób ekscytujące. Nie wiem, czy to jest jakieś nowe doznanie, które było niewyobrażalne wcześniej i dlaczego to jest ekscytujące, czy to jest jakiś rodzaj fetyszu. Nie wydaje mi się, żeby to były najlepsze i jedyne metody nawilżania, okej? Okay? Bo hatfu to się kojarzy z glutem głównie, się właśnie kojarzy z... Jak robisz tak, to coś innego, to z głębi gardła się wydobywa materiał biologiczny, więc nie wiem, dlaczego to kogokolwiek kręci. Rzecz, żeby po prostu napluć na tę rzecz. I na pilota do telewizora. Na pilota do telewizora, po prostu, no żeby, wiadomo, puścić sobie odpowiednie kanały wówczas. Wtedy, wiecie, że jak naplujecie na pilot do telewizora, to się odpowiednie kanały odblokowują? Te dla dorosłych? Serio. Ja nawet z takiego ludzkiego punktu widzenia, nie? No wiadomo, seks oralny jest rzeczą intymną, którą się w sypialni powinno zostawić, ale wiadomo, pornografia jest wszędzie obecna i dostępna. Natomiast, wiecie, z polskiej perspektywy to robili najgorsi żule. Jak jakiś pijak szedł, albo jakiś ziomek, co zbierał złom całymi dniami i woził to na wózku, to on tak spluwał, tak zatykał dziurkę w nosie i jeszcze przez nos to wylatywało. No to jest najgorsza możliwa w ogóle forma. Ja nie wiem, jak to może być ekscytujące. Jakbym mnie w sypialni spotkała taka sytuacja, to bym uznał, że dziewczę wyszło z bardzo poważnej patologii. I bym w ogóle byłbym zniechęcony do jakichkolwiek czynności dalej. Chociaż nie no, to jest akurat taki rodzaj czynności, że nic by mnie nie zniechęciło, że wszystko było jasne, jestem normalnym facetem, no ale miałbym wątpliwości, czy wydarzyło się coś, co powinno być zajmujące i ekscytujące, więc nie wiem. Nie wiem, jakim cudem ktoś uznał, że to jest okazja do podniety, no.
I zrobiła się z tego, ona stała się celebrytką od razu taką. O, w szoku jestem. Klasyka. Ktoś, kto powiedział głupotę w przestrzeni publicznej, został celebrytą? Niemożliwe. Znaczy, czy głupotę? No Jezus, powiedziała, że to jest taki... Maciek ma wątpliwości, czy to jest głupota. No to chyba była forma żartu, nie? Bardziej. Musiałbym obejrzeć oryginalny klip. No widzę tutaj, ale może poszukamy oryginalnego klipu i zobaczymy. I żart trochę też no, w tym sensie głupotę, nie? No jakąś głupotę po prostu. No, głupotkę, no tak. Na zasadzie nie, że ona jest... Że ona jest głupia, czy ta treść, tylko że no, to jest głupota jakaś. Wiesz, u nas w Polsce oczywiście od razu się posypały. No, gdybym miał taką córkę, to bym się zabił, nie? Ja pierdzielę. Polacy są tacy z kijem w tyłku. Z kijem w tyłku to jeszcze są ci luźniejsi. To nie wiem, jak to opisać. Och, Boże. Co sobie ludzie robią w sypialni, to tatusiowie nie powinni się interesować. Ostatnia osoba, która powinna się interesować. Żebym się zastrzelił, gdyby takie coś było. Oczywiście takie głosy też się pojawiły. Ludzie lepiej, żeby się nie rozmnażali, to wtedy nie będą mieli problemu z tym po prostu. Znaczy, gdyby to powiedział facet, to by było, nie, no śmieszne, kurde, nie, no mega mordo. Natomiast no w jej przypadku... No ona odpowiedziała na pytanie, no. No tak, tak, zaczął się rant jakiś. Serio ludzie ją za to napastują? Jezu, w czasach OF-ów powszechnych niezwykle wszędzie? No nie, no come on. No dobra, muszę tego posłuchać w oryginale, uważam, że to jest żart i w kategorii żartu to jest niezły żart, który dobrze chwycił. Bo chodziło też bardziej o sposób, w jaki ona to zrobiła, nie? Oj, z Pawbicem nawet jest me. Hołktua. O, tutaj masz hołktua. It works. więc tego, no, zrobiła się z tego aferka taka. Ona będzie taką najprawdopodobniej za chwilę przyszłą celebrytką, która będzie zapraszana do wszystkich tych podcastów w Stanach Zjednoczonych. Tak jak była ta od Chick-fil-A. No, Chick-fil-A jest co? Tam jest, robiła te miny. No więc... Bardzo łatwo w Stanach zostać celebrytą. Pytanie w Stanach, wszędzie. Ale w Stanach, tylko że w Stanach, wiesz, po jednym takim zdaniu, po jednym czymś takim... A u nas piwko nie można? No proszę cię. No dobra, ale to wiesz, duża afera z tym była związana i... No tak, ale chodzi o to, że to jest, wystarczy, że trafisz na... więzienie było z tym związane. Ej, bo to jest... Nie ma się za bardzo doszukiwać w tym jakiejś wielkiej polityki. Jeżeli to stało się wiralem i popularnym memem, to ludzie zapraszają taką osobę na podcast, mimo tego, że oczywiście wiedzą, że co ta osoba ma do powiedzenia. Może akurat się okaże, że ma wiele do powiedzenia, bo to poczucie humoru łączy się z jakimś intelektem. No cholera wie, może akurat ma coś rozsądnego do powiedzenia, ale to nie po to się taką osobę zaprasza, tylko po to, żeby można było po raz kolejny podbić siebie tym tematem. Ja też jak będę tytułował ten materiał, który wrzucę na YouTube'a, to też go podpiszę. Hatfu. No bo wiem, że to się kliknie, no. To nie jest tak, że to jest jakaś wartość wielka. Ale jest to mem i jest to zabawny mem. Jak mówię, sięgniemy potem po oryginał, ale... Okej, okay, ale chodzi o to, że wystarczy, że trafisz na jeden taki, wiesz... No, jasne. To może być jedno z... Że co? Że dziewczyna jest już ustawiona do końca życia, bo ktoś ją tam zaczepił na ulicy? Cholerny świat? Ja wiem. Czy jest ustawiona do końca życia? To też nie przeceniajmy tego. To nie jest nagle tak, że na nią oferty, reklamy spływają i zostanie milionerem. A może zostanie, kto wie? Może myślisz, że jest jakiś produkt? Może Budweiser by się zainteresował, bo oni mieli ostatnio wpadkę reklamową, na której stracili ponad miliard dolarów, bo wykorzystali do reklamy osobę, która być może nie była idealnym przedstawicielem społeczności pijącej piwo? Tak, powiedzmy. Mam nadzieję, że kojarzycie tę historię. Więc może Budweiser ją weźmie, bo pasowałaby totalnie do piwa. Zdanie, no. Jasne. No oczywiście, że tak. No więc trzeba uważać, co się mówi, ale też z drugiej strony ja no, nie potępiam jej w żaden sposób za to. No, to jest laska na ulicy, śmieje się, robi sobie taki dowcip. Że ona już czapki z tekstem i swoim podpisem sprzedaje. No i bardzo dobrze, przedsiębiorcza dziewczyna. No. Ale to uważacie, że to nieładnie, że ona tylko jedną rzecz zrobiła, ktoś do niej podszedł, że totalny przypadek? Wiecie, ile jest osób, które swoje życie ustawiły wokół takiego przypadku? Ktoś na przykład, nie wiem, wziął udział w loterii i wygrał jakieś tam grube pieniądze. No to też jest przypadek. To nawet nie o to chodzi, że ona została zaczepiona, ale uznała, że to jest dobry marketing i że można na tym zarobić. No pewnie, że tak. Jakbym ja zrobił hatfu do mikrofonu i się okazało, że ludzie od tego momentu przychodzą na moje podcasty częściej, to bym uznał, że to spore osiągnięcie. Ale ludzie się tam troszeczkę zesrali. Natomiast w Stanach nie, w Stanach to leci to memem i w ogóle wpisałem ostatnio na Twitterze, napisałem hołktua i w nawiasie tylko coś sprawdzam.
I nagle się odezwał się Artur Dziambor, napisał, że on doskonale wie, o co chodzi, że wszyscy żyją tym memem i tak dalej. W tym wątku nie spodziewałem się Artura Dziambora. Ale to jest, no wszyscy żyją tym memem, a ja tam chyba wczoraj albo przedwczoraj mi żeście wyjaśniali na streamie, kompletnie mi to umknęło. To totalnie nie wiedziałem, o co chodzi. Dlatego ten Tomahawk mi się kojarzył, Indianie. Akurat nie była zaskoczona tak bardzo. Tak, on pewnie widzi tutaj króliczkę Lolę, która robi tak hook to a. Właśnie o tym pomyślałam. Tony Hawk 2 2, słuchajcie, niedługo wychodzi, więc trzeba na to uważać. No i wyszedł też niedawno film o Megakocie. Wyszedł. Dobra, ten film o Megakocie może sobie obejrzymy, to nie chcę tutaj mieszać tych rzeczy. Poszukajmy sobie, mili państwo, tego mema w oryginale. Tak to, proszę państwa, wygląda w oryginale. Posłuchajmy sobie, jak to wyglądało, co to było za... How do you get over a breakup? Like we're doing right now. Y'all get over a breakup. Okay, right? Dziewczyny imprezują. Widzę, że ona ma więcej takich tekstów. Najlepszy sposób, żeby wyjść spod drewna, to poszukać drugiego drewna, dobrze usłyszałem? Przy czym drewno, proszę państwa, wood w języku angielskim, wiecie co oznacza, to nie muszę tego tłumaczyć państwu. To jestem na bieżąco z tym akurat stwierdzeniem. Jak tęsknisz za jednym drewnem, to poszukaj sobie drugiego, no może tak. Amen. So you got a side piece. Maybe I got three. Maybe I got seven. How many is on your roster? There's only one. Jeszcze widzę, że dziewczyna jest bardzo monotematyczna w tej kategorii. Widzę, że ona ma dużo więcej do powiedzenia, więc wcale się nie dziwię, że jej do podcastów ją zapraszają. Więc facet powiedział, że no musisz sobie znaleźć drugie drewno. Ona mówi, może trzy, może siedem nawet. Więc słuch dziewczyna, no. So he's serious, I'm a boy. So how many you got on your roster right now? Maybe four. One, she said four. One. Maybe four. How many you got on your roster? None. You trying to add one to it? Add one? Yeah, you trying to add one more to it? Yeah, that's me. Maybe, I don't know. So I can get your number? Yeah, you can. Okay. Ej, no to nie są takie rozpustne dziewczyny. Ja nie wiem, czemu wy tak... Ja absolutnie nie jestem purytaninem, ale też nie jestem przesadnie otwarty. Natomiast jak dziewczyna mówi, że miała czterech facetów do tej pory, jest dosyć młoda, gdzieś tam imprezuje. No czterech facetów to nie jest jakieś tam wielkie osiągnięcie, które stawiają na spektrum w kategorii nie tykaj tego kijem nawet. Dajcie spokój, śmieje się dziewczyna, traktuje to z poczuciem humoru, opowiada o rzeczach, które są bardzo ludzkie. W takim wieku taka atrakcyjna dziewczyna? No, chyba, że czterech naraz. Nie, no mówi, że czterech po prostu, że taki ma... O Jezu, wszyscy są dzisiaj świętoszkowaci, nie do wiary, no. Leave a message to your last body. I love you, Pookie, forever! they must have been doing the right thing. What can I say? Okay. Bit the cobwebs off this day. Wiecie, komu przeszkadza dziewczyna, która miała czterech chłopów? Chłopom, którzy nie mieli ani jednej dziewczyny. To jest największy problem, nie? Że jak to ona miała czterech i wśród nich ani razu ja się nie przytrafiłem. Banda inceli wszędzie dookoła mają pretensje do siebie i przelewają te pretensje na babki. This is my wife. What makes me wifey material? What makes her wifey material? That fat you got. For real, turn around. Let me see. You're fucking lying. No, she's gotta go ahead and give us no. Man. Can we have a 360? Can you give us a 360? This flat out, girl. Flat out. You gotta answer this. You got it. What's one move in bed that makes a man go crazy every time? Oh, you gotta give him that hawk too and spit on that thing. You get me? Przecież widać, że dziewczyna ma po prostu dla jaj to robi. To nie jest opowieść o normalnych czynnościach seksualnych, tylko po prostu bekę ma, no. Ja pierniczę. Ja się nie mogę, no. Cóż, jakby... Okej, widzę, że reagujecie z humorem, ale też widziałem paru takich kandydatów na księdza tutaj na czacie. No, przecież to dla jaj. To jest, nie ma co tutaj przypisywać jakiś. Jeszcze raz? You gotta answer this, you got it. What's one move in bed that makes a man go crazy every time? Oh, you gotta give him that hawk too and spit on that thing. You get me? Oh, shit. I don't get you. I think you gotta demonstrate. Hawk too and spit no, like, on it. Spit on it! No Jezu, fajna jest dziewczyna.
Jakby mój syn poznał taką dziewczynę, to nie miałbym pretensji do świata. Okej? Czy chciałbym, żeby moja córka opowiadała takie żarty? Może nie do końca? Ale też bym nie uważał, że koniec świata jest. Zlitujcie się. Dziewczyna ma poczucie humoru i ma dystans do życia. Would you rather have back shots for the rest of your life or missionary for the rest of your life? You can only choose one. Back shots. Back shots? Why back shots? Because I don't like somebody looking at me in my face, you know? You don't like that eye contact? I don't like that. It's a little weird. Yeah. Yeah, I don't like that. It's a little bit too intimate. I'm not a pillow princess. A little bit too intimate. Okay, I got you. Yeah, I'm not a pillow princess. Wait, you gotta repeat. I'm sorry. I koniec. Z igły widły. Oczywiście mem jest super fajny. I uważam, że cała opowieść jest zabawna. Natomiast krytykowanie tej dziewczyny za tego typu deklaracje, które są z poczuciem humoru, nawet jeżeli to są jej osobiste doświadczenia, a nie zaczerpnięte z oglądania pornografii, to nadal uważam, że jest to zabawna rzecz. I po raz kolejny, to, że ktoś lubi mieć opluwaną końcówkę w ten sposób, dla mnie jest zaskakujące, ale ja nie zaglądam ludziom do sypialni, co was kręci, to was kręci. Jest jak jest.